Jutro twój drugi zawodowy występ. Debiutowałeś w maju. No i opowiedz nam na początek, co się z tobą działo od tego czasu. No, dużo zmian było. Nie, no, trenowałem w Warszawie, miałem sparingi tam z Krzyśkiem Wodorczykiem, także miło wspominam ten czas, trenowałem też u siebie. No, poprawialiśmy te błędy, które były na początku, tak? No, jeszcze na pewno będą widoczne, ale na pewno nie w takim stopniu jak na początku. Okay. Oglądałeś swój zawodowy debiut? Jakieś wnioski? No, oglądałem, Nie można to nazwać w sumie z zawodowstwem, tak, bo bardziej to była amatorka, ale mówię, to była pierwsza walka, także przełamanie. Teraz myślę, będzie więcej widoczny ten bok zawodowy. No i tyle. Czyli generalnie pracujecie nad tym na sali, żeby się przestawić na zawodowstwo? No tak, już się praktycznie przestawiliśmy, no ale mówię, jeszcze błędy poprawiamy. Będą, mówię, widoczne na pewno, no ale zobaczymy, co się jutro wydarzy na walce. Kilka dni temu zmienił ci się rywal, ale dwa dni temu, ale chyba nie to jest najważniejsze na tym etapie kariery dla ciebie. Nie, jestem dobrze przygotowany, no zawodnik ma 13 walk, także już na pewno będzie widoczna różnica, tak, między Pawłem Sowikiem, ale mówię, jestem dobrze przygotowany, myślę, że sobie poradzę z tym zawodnikiem, a jak to będzie wyglądać, zobaczymy jutro. Ja wiem, że wszyscy zawsze mówią, że nastawiają się na pełen dystans i są przygotowani, ale nie ma co ukrywać, że po wadze ciężkiej, zwłaszcza po tych pierwszych walkach w karierze, to wszyscy oczekują nokautów. No ja też bym chciał powiedzieć, że oczekuję tu nokautu, no ale nie będę nic obiecywał, bo jak obiecywałem, to zawsze było odwrotnie. A wolę przeboksować pełny dystans, tak, pokazać, zobaczyć jeszcze błędy, no a jak się uda wygrana przed czasem, no to będzie wygrana przed czasem. Dzięki wielkie.